Cześć, cześć kochani, witam bardzo serdecznie w odcinku dosyć nietypowym, bo gramy w symulator kozy w kosmosie. Generalnie pewnie zastanawiacie się, jak można grać w tak durną grę, bo szczerze mówiąc zawsze się zastanawiałam, co ludzie widzą w tym symulatorze kozy. Natomiast jakoś tak natchniona ostatnimi wydarzeniami związanymi z grą No Man's Sky, trochę takimi złymi, powiedzmy, opiniami, które się pojawiły na temat tej gry, doszłam do wniosku, że okej, mnie się tytuł podoba No Man's Sky, więc spróbuję sobie czegoś innego i zagram w tego symulatora kozy w kosmosie, żeby było śmiesznie. I tak na wstępie, o co chodzi z tym symulatorem kozy w kosmosie? Chodzi o to, że lecimy sobie takim oto stateczkiem, rozbijamy się i lądujemy gdzieś, nie wiem, w jakiejś bazie, którą tak naprawdę mamy skolonizować. I to jest główny cel naszej gry, to znaczy zdobycie odpowiednich funduszy na kolonizację tej bazy. W ogóle taka ciekawostka, bo tak nie do końca podobno ta koza jest kozą, tylko jest połączeniem kozy z krową. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale podobno tak jest. Po prawej stronie mamy kilka przycisków. Ja gram generalnie na tablecie. I mamy takie przyciski jak skakanie tą kozą, uderzanie głową, jakieś takie wygłupy, gdzie ona może się położyć. I można wypuścić jej długaśny język i wtedy wszystko się przykleja. Gra jest ogólnie rzecz biorąc głupia, ale przy tym nieprawdopodobnie zabawna. Także ja ogólnie ostatnio miałam dosyć kiepskawy humor z różnych tam przyczyn, mam jakieś problemy i tak sobie właśnie siedziałam i myślałam, że kurczę, przydałaby mi się jakaś taka totalnie głupkowata gra na totalne odmurzdżenie. No i jakoś tak przeglądałam aplikację w Google Play i sobie myślę, czemu nie? Generalnie jeśli chodzi o różnego rodzaju takie sklepy, powiedzmy właśnie z grami, czasami jak mam zły humor, to trochę na mnie też, powiedzmy, czy Google, czy nie wiem, Xbox, czy jakieś inne firmy, trochę na mnie zarobią z tego względu, że kupuję sobie jakieś takie właśnie bezsensowne czasami tytuły. Nieduże, zazwyczaj one niewiele kosztują, ale no zawsze coś. O i widzimy, język się przykleił tutaj do tej oto, nie wiem jak to określić, jakiegoś tam pakunku, skrzynki. I możemy po prostu go wtedy przenosić. Okej, pokrótce o co chodzi w grze. Gra jest niezwykle prosta, po prostu jak widzicie cały czas nam rosną tam fundusze, pieniążki i my musimy najzwyczajniej zebrać odpowiednią kwotę do, powiedzmy, wejścia na kolejny level. Jeżeli chcemy zbierać te kwoty, to nie robimy niczego innego, tylko musimy taranować ludzi. Natomiast tutaj jest taka sprawa, że nie wszystkich i trzeba to zrobić umiejętnie. Bo jak widzicie, tutaj ten pan powinien nam dostarczyć fundusze, natomiast źle został przez nas potrącony, nie wiem, naszymi rogami i tym samym pieniążki nam się nie pojawiły. Tutaj mamy podobną sytuację, no i trzeba to wszystko umiejętnie robić wbrew pozorom. Również sterowanie tą kozą niby jest proste, ale dosyć szybko ona się rozpędza i czasami jest bardzo trudno trafić właśnie w jakiś poruszający się obiekt. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy zrobić. O! Widzieliście, jak wybuchło? No po prostu jest taki fan w tej grze, że wczoraj grałam 30 minut i naprawdę mi się nie znudziło, powiedzmy. Mogłam grać jeszcze dalej i zdobywać te pieniądze, chociaż też czasami nie do końca wiem, o co, powiedzmy, chodzi, bo okej, zbieramy te fundusze, ale później pojawia się jakiś tam komunikat, że coś mamy zrobić.
No i za bardzo po prostu nie wiem, do którego momentu dojść. Tutaj jest jakaś impreza, czy my tu coś możemy zdemolować, a ludzi sobie trochę poniszczymy. Powiem wam, że to jest takie bezkrwawe demolowanie ludzi i całkiem to jest przyjemne. Także myślę, że w najbliższym czasie również pojawi się taki fajny tytuł związany trochę z pracą, z tym, jak się zachowujemy właśnie w pracy, i będzie on oparty o grę Beat the Boss. I jeszcze wczoraj znalazłam jeden ciekawy tytuł, tylko nie pamiętam, jak się nazywał, i również troszeczkę się pośmiejemy. Dobra, zbieramy pieniądze, ile nam tam jeszcze trochę brakuje do osiągnięcia kolejnego levelu. No to lecimy dalej. Kurde, nie trafiliśmy w pana. O! W ogóle śmieszna sytuacja, bo ci ludzie, jak ja w nich uderzam, to zachowują się jak jacyś tacy mocno są plastyczni, po prostu tak się łamią, co też jest śmieszne trochę. Ostatnio widziałam, że Staszek Igraszek grał jakąś taką grę, nie pamiętam tytułu, Fal, coś tam. Właśnie ci ludkowie tutaj są bardzo podobni, tacy elastyczni mocno. Teraz sobie wyszliśmy z naszej bazy, znaczy jeszcze nie z naszej, ale z bazy człowieków, i idziemy ich dalej demolować. Tutaj fajnie też widać, jak możemy sobie wyżej skakać. Pom! Tak, nasza krowa, raczej kozokrowa, jest dziwadłem całkowitym. Skaczamy. Już nam niewiele brakuje do osiągnięcia kolejnego poziomu, więc trzeba znaleźć gdzieś fundusze. I lecimy dalej. Gra ma bardzo kiepskawą grafikę ogólnie, mogłaby mieć dużo lepszą, ale myślę, że w tej grze przede wszystkim nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie wartości graficzne, ale oto... Oj! Co to tu było? Zaraz to przeskoczymy. Ze mną, z kozą, to tu nie ma cwaniactwa. Dobra, udało się. Pewnie jakieś cenne ładunki tutaj mamy. Co tu jest? O! Widzieliście? Jakiś wysoki wyskok. To jest taki jak w grach platformowych. Można wyżej wyskoczyć. Dobra. Kurczę, tam jest dużo, dużo pieniążków. I zaraz je sobie zniszczymy. No, także jeśli wam się podobało, to łapeczka w górę, kochani.